Dzień dobry. Dzień dobry. Będzie paczuszka dla pana Wojciecha. O, paczuszka. Nie wiem od kogo, ale dla tej osoby bardzo dziękuję. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Niepoważnego Grania. Dziś zagramy sobie w grę Major Dryhole, bądź Dryhole. Coś mi ominęło, oglądałem bardzo dużo filmików z Kododem, ale cóż. W każdym razie, mamy list prawdopodobnie z Bombasu, tak to przynajmniej wygląda. No i dostaliśmy paczkę bożą. Ale dobrze, jeżeli ktoś nie ogarnia uniwersum Kononowicza, to nie jestem w stanie mu tego w tej chwili wytłumaczyć, to jest zbyt bogate uniwersum. Mogę jednak powiedzieć, że warto. Jeżeli na przykład lubicie uniwersum Marvela, to uniwersum Kononowicza jest o wiele lepsze. Więc w tym akurat przypadku wcielimy się tutaj w Majora. To on będzie naszą główną postacią. I to jest gra typu point and click, czyli taka staroszkolna przygodówka, no powiedzmy, no, na miarę Depony czy Ace Ventury. Także no, jest to naprawdę ciekawa rzecz. Z tym, że to jest gra z tak zwanym wczesnym dostępem. Co to oznacza? To oznacza, że mamy jeden epizod, prawdopodobnie zbugowany, trochę w niego grałem. W sumie nie wiem za bardzo, jak wyjść z tej gry podczas samej rozgrywki, czy to jest w ogóle możliwe. Poza tym tu mamy takie menu, całkiem fajne. Z tym, że jak widzicie, tu mamy na przykład opcje całe te i nic nie możemy zrobić. Wczytać gry też nie możemy. To jest odlot i podejrzewam, że to pewnie jest coś podobnego do wyjścia. No ale cóż, dobra, bierzemy nową grę. O, Mario. Mario na makaronie, spoko. Biały sokulica szkolna 17. Niech te kurwa samoloty jego kurwa nie startują na Bałtyk. Telefon. Co się dzieje? Rakieta. Bogata paczka. Jak widzicie. To jest major. To jest dopiero major. Jak widzicie, grafika jest tutaj bardzo realistyczna, wręcz fotorealistyczna. No major, no jak żywy, jak żywy. No i cóż, tak jak mówiłem, jest to point and click, musimy tutaj powolutku do celu iść. Weźmy sobie kluczyk, nie wiem do czego on jest. W sumie to grałem tylko trochę, żeby zobaczyć, czy to w ogóle działa. Zobaczmy, czy w tych dresach coś się znajduje. Okej, tutaj weźmy nitro, bo Major z tego co wiem lubi. Teraz wejdźmy sobie tu. Będziemy w domu. Czy ja mogę wziąć miskę? Nera Bożego, nie mogę wziąć. Okej, to jest ten pamiętny krzyż, z którym kręczył Kononowicz. O, co to jest? Torba. Okej, to wyglądało tak. No tak, że nie wiedziałem za bardzo, co to jest, ale okej. Otwieramy lodówkę. Podniec siadłe mleko. Ciekawe, czy tu można w ogóle łączyć rzeczy. Chyba nie. Zazwyczaj w przygodówkach jest tak, że się łączy różne przedmioty, nie? Tak jak mówiłem, gra ma pewne błędy i na przykład w tej chwili mi wywaliło jakiś błąd. Nie wiem dlaczego. Postarałem się, żeby zdobyć no w sumie wszystko, co tutaj mogłem zdobyć. W trochę innej kolejności, a to nie ma znaczenia.
Idziemy tutaj do muru, bo to mnie intryguje bardzo. Jest ikonon. Dzień dobry Państwu, kochani moi. Z jednej strony zamknij ta dupę, kurwa, byłoby bardziej adekwatne, ale załóżmy, że to jest jeszcze ta początkowa faza współżycia tych państwa, więc weźmy, no dzień dobry. No, dzień dobry. Normalny płot ludzki? Płot ludzki. Wyższy od mego. No niestety, Kadgul postawił, a jest ustawa, nie? Rozwal mur! Dobrze, więc musimy rozwalić czymś mur. Podejrzewam, że to może być asterka. Cały te? No chyba, że czymś mnie ta gra zaskoczy. Wejdźmy tu. O, jest i Nero Boży. Wow, a zawiesił się. Ogółem. Nie no, tego mu nie mogę dać. Chyba, że... Tego też nie mogę zabrać. Dobra, to na razie stąd pójdźmy. Coś na pewno z Nerem trzeba będzie zrobić. Okej, tu coś mamy. Podnieś kanka. Czy mogę to z tym połączyć? Nie. Tu się nie da łączyć, muszę pamiętać o tym. Cały ty? Klucz. Pewnie tu? A! Jak ja to odkryłem, że klucz do kłódki pasuje, nie? Dobra, jesteśmy w pięknym apartamencie prezydenckim. Podnieś sekator. Ogółem. Czy tu coś miało być, że jest taka obwódka? Tak to wygląda, nie? Ale dobra, ja nie widzę tutaj nic interaktywnego, co by się wyróżniło. A dobra, rura! Właśnie. Okej, to wychodzimy. Cały te. Tu. Tu jest wyjście, ale chwila, tu jeszcze mogę iść. A, dobra, to jest Nero Boży. Jeszcze gdzieś się da iść? No właśnie nie do końca, co nie? Dobra, zastanówmy się, co by tutaj można było z czym połączyć. Tu jest miska, z której je Nero, ale też i Major. I nie wygląda to miejsce na takie, w którym by coś innego miało znajdować. No niestety, ta gra co jakiś czas się psuje. Ale że nie jest zbyt skomplikowana, to łatwo można to odtworzyć. Jeszcze jest jedna lokacja, w której nie byłem. To jest Asterka Boża, z tego co widzę. Czy ja mogę... Nie, nie mogę jej otworzyć. To idziemy do Nera, bo mam pewien plan z nim związany. Mianowicie... Co? Mleka mu nie mogłem dolać. Piwa też nie. A nitro? Ciekawe, ciekawe. A, dobra. Okej, wypuściliśmy psa. I teraz, może teraz mogę mu coś dolać. Czy też nie? Cały ty? Dobra, zobaczmy. Wyjdźmy stąd. Czy on pogryzł Konona? Jeśli tak, to chcę to zobaczyć. A? Okej, ten pies sobie tam po prostu gdzieś biega. Cały ty? A, no tak, pogryz go. Rozwal mur! Dobra, rozwalę go. Dobra, zastanówmy się, co by tu można było... Na pewno jakoś asterkę muszę odpalić, tylko jak? Jak ją odpalić? Ogółem. Tu jakbym wszedł, to gdzie bym się... A, to jest wyjście.
No i ta miska wygląda tak jakby... Wygląda tak jakby można było coś do niej wlać, ale... Ja wiem. A, mleko. No. Czyli jednak dało się wlać mleko. Okej, okay, pies napaskudził i... O, klucz do Asterki, dobra. Tak coś czułem. A, major nie myje rąk, wiecie, na szkolnej higiena nie istnieje, jest wręcz zakazana. Ale dobra, otwieramy Asterkę. I wchodzimy. Teraz tak, sobie tutaj... Weźmy sobie to. To, żem pojechał daleko. Chwila, jak wjechaliśmy z przodu, to może weźmy... A, właśnie, do tyłu. Cały te. Hmm, co by tu zrobić? A, dobra. W ten sposób. Nie, nie wiem, jak to jest możliwe, ale okej, okay, zrobiliśmy to. No teraz to już na pewno mur zostanie zniszczony i będzie mur ludzki. Idziemy do Konona. Zobaczyć, co tam się dzieje. Astra Opel. Dobry samochód. Nie mam nic. Ale widzicie. Jest... jest szansa. Co się kryje za tym murem? O! Okej, okay. Tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. On nas widzi. Orbit. Uciekamy szybko. No, a więc to tak wygląda Kargul. Ach, nie spodziewałem się tego, prawdę powiedziawszy. Przechodzimy. Dobra, jest statek kosmiczny. Czy ja mogę tu coś zrobić? Czy mogę coś tutaj zepsuć? Nie widzę, żeby tu była jakaś interakcja. Dobra, cofnijmy się. Skoro Konon poszedł, podnieś złom, ale nie mogę go podnieść od tak po prostu. A nie, mogę jednak. No dobra. Będzie za co kupić alkohol. Idziemy do Konona z powrotem. O, witaj. Trochę cię pokiereszował. No okej, okay, zadawaj. Widać, że to Podlasie, bo zamiast odpowiedział mi, to jest dla mnie, nie? Ksiał dla mnie. To myślał na mnie. Meksikano oczywiście. Meksikano. Meksikano będzie. Odejdzie z tego powodu, że nagrał dwa filmiki, nagrał dla mnie. To jest smutne. Koronowicz kurwa. A, Meksykano powiedział, że... Oni się ruchają w dupę. Jakie to romantyczne. Ciekawe, czy będzie tekst o żądle. Zresztą już tak powiedziałem. Halo? Będziesz Meksykano przypuszczał. Chrum. Chrumknięcie Boże. No dobra. I co? I teraz Konon zadzwonił. Kurwa. I co się dzieje? I mogę chyba iść, nie? Coś tu dalej się będzie działo. Ogółem. Bo nie wiem za bardzo, co teraz robić, nie? Wcześniej był ten mur. Był jakiś klarowny cel. Pytanie, co teraz ja mam tutaj zrobić, żeby było dobrze. W ogóle fajnie Konon psa wychował, że on go ten, że on go gryzł. Na pewno jest dobrym... Na pewno jest dobrym właścicielem. Okej, okay, tu jest Asterka Boża. A... Czy ja tu mogę przeciąć jakieś kabelki czy coś? Weźmy ten złom tutaj. A... Ło! A dobra, muszę tutaj dostarczyć złom, tak? Czy mogę dać torbę? Nie. A bańkę? Właśnie, muszę jak najwięcej tych rzeczy znaleźć.
Cały te. Okej. A nitro? Chwila, zobaczmy, czy nitro działa. Czy dałoby się tutaj coś włożyć jeszcze? Całe te nitro. Nie. Nie da się. No okej. Okay. A, chwila, puszka po piwie. No właśnie. No ale to tylko trochę. Jeszcze musi być... Jeszcze coś tu musi być. Takiego, co bym mógł włożyć. Weźmy może komórkę Konona, to by było zabawne całkiem. Kurwa. Nie możemy mu zabrać. Chrum. Cały te. Dobra, może... A chwila, a radyjko? Mogę zabrać radyjko? Nie mogę. Kurde, no niby pasuje, nie? Do tego schematu. A miskę Nera, on już jej nie potrzebuje. Zresztą i tak chodzi głodny. No nie mogę. Wejdźmy tu jeszcze. Może coś jednak będzie takiego, co będę mógł zabrać. Chociaż nie widzę tutaj nic ciekawego. Chyba, że źle myślę i pewne rzeczy się dopiero po jakimś czasie pojawią. Idźmy sobie tutaj. Tu jest cała ta asterka. Cały te? No mam niby powyżej tego, nie? Powyżej... połowy. Ale jeszcze coś muszę tam włożyć. Podnieść gówno. A, dobra, czyli gówno te... czyli gówno też mogę podnieść. To będzie głupie, ale spróbuję. Czy gówno ma siłę napędową? Czy mogę je tutaj włożyć? Cały te. Nie. Niestety. Ta technologia choroszczy nie działa tak, jakbym chciał. To idziemy stąd. Coś z tym gównem trzeba zrobić. Cały te. Może coś z Kononem, żeby on odszedł od tamtego miejsca. Chrum. Kurwa. Co by mu tutaj dodać? Żeby się zamknął wreszcie. Żeby stąd wyszedł. Okej. Okay. To trzeba na spokojnie. A klamerki czy coś? Chwila, bo jeszcze miałem ten klucz do kłódki, nie? Czy ja mogę podnieść? Nie, tej kłódki nie ma w ogóle. No i że tak się wyrażę, impas. Nie wiem, co tu robić dalej. Spokojnie coś się wymyśli. To trzeba wiedzieć jak. No najwyżej wiecie, najwyżej zawsze można. Zawsze można skrócić ten film. Nie ma problemu. Cały te. Wejdźmy może. No kurde, no byłem wszędzie praktycznie. Wszędzie byłem. Ewentualnie tu. Nie mogę tych puszek zabrać. Ogółem. A, chwila. A, dobra. W ten sposób to ogółem działa. Wszystkie puszki do jednej reklamówki. Dobra. Idziemy. No to już powinno wystarczyć. To już jest naprawdę nieziemskie źródło energii. No. Co mi to tutaj wyprodukowali? Co to jest? Kosmiczna płytka.
Pewnie ją tutaj muszę włożyć, co? Cały ty? O! Dobrze! Wchodzimy do UFO! Boże, jak oni wyglądają! Nie, wiecie co? Ta gra mi się kojarzy z takimi starymi grami typu właśnie point and click, coś jak Zwierzęta z elektrowni, czyli też głupawy humor. Okej, okay, mają ster... Ta Iwona z donate'ów. Pogadaj najpierw z Jorem. Dobra, to jest Jor, tak? Witam. No, dzień dobry. Myślę, że nie tylko wy. Właściwie to 30 parę tysięcy osób subskrybujących kanał Kononowicz od Original Kononowicz zna ich życie. Ty, wszystko wiesz? Wszystko. Mamy dla ciebie ważne zadanie do wykonania. W ogóle, jaką trzeba było naprawdę pracę poświęcić na to, żeby te dialogi Majora i Konona dopasować. No niby to są jakieś krótkie zdania, ale mimo wszystko musiało mieć to jakiś sens, nie? Nasz statek nie jest jeszcze w pełni sprawny, bo brakuje dla nas paliwa. O, mam nitro. Pomożesz dla nas? Tak. Pomożesz dla nas. Widzę, że kosmici też z planety Podlasie. Nasz pojazd do uruchomienia potrzebuje łatwopalnej cieczy zmieszanej ze źródłem metanu. Jeśli udałoby ci się znaleźć coś przydatnego, zgłoś się do Orbita. Dobra. Ogółem. Może to? Z góry dziękujemy za pomoc. A, do Orbita, to jest Jor. Co to za substancja? 3 złote. Rozpuszczalnik jednym butelcem. Muszę mieć lepszą wiadomość. 3 złotych. Bardzo lotna i łatwopalna substancja. Z pewnością nada się na paliwo. 3 złote. Boże, ta Iwona. Dziękuję bardzo. 3 złote. Ogółem. Gówno. Przez U otwarte. Bardzo ładny zapach. Co do takiego. 3 złote. A gówno. Doskonałe źródło metanu. Taka ilość powinna wystarczyć. 3 złote. Dobra, to akurat było proste. O, teraz dopiero zauważyłem to logo cebuli nadgryzionej, nie? Nie, to w ogóle nie jest aluzja do Apple czy czegoś w tym rodzaju. No dobra. A, chwilę. Udało ci się. No, udało mi się. Teraz możemy uruchomić silnik. Ale pozostał ostatni problem. Mój przyjaciel Krzysztof. Widzisz, gdy odpalimy statek, robimy sporo hałasu. A jeżeli on nas zobaczy, najprawdopodobniej zgłosi nas do miejsca odpowiedzialności. No, 6 razy mnie doniósł do na komisariat. Sam widzisz, jaki on jest. A my bardzo chcielibyśmy uniknąć interwencji. Interwencja. Ale więc dla ciebie ostatnie zadanie przed naszym odlotem. Dobrze, słucham. W szafce po prawej znajduje się ostatnia tabletka hibernacyjna. Okej, czyli jak rozumiem, mam mu to do żarcia wpakować i on na chwilę usnie. Uśnie, czy tam się zamrozi? Nie wiem, jak zadziała na człowieka po takiej masie tłuszczowej, ale musisz w jakiś sposób sprawić, żeby warmianin ją skonsumował. Jak będzie już spał, przyjdź do nas. Ej, teraz dopiero zauważyłem, że Ziemia jest płaska. Dobra, no tak, w uniwersum Kononowicza Ziemia jest płaska. Ja tego w ogóle... W ogóle się nie skapnąłem, nie? A to są takie detale, ale właśnie strasznie cieszą, nie? Człowieka. Okej, okay, bierzemy tę tabletkę. Tutaj Major się trochę kręci w kółko. Ale nie jest to jakieś super uciążliwe. Wystarczy na te drzwiczki kliknąć już po kłopocie. Dobra, idziemy. Jest nasz pogryziony Konon. Smacznego. O, to rzeczywiście był podstęp jakich mało, nie?
A, spodziewałem się, że... Aj, jest jego komórka. Spodziewałem się, że będzie to bardziej skomplikowane, no ale to w sumie Kononowicz, więc nie trzeba mieć jakiegoś ukartowanego planu. Dobra, idziemy do spotka kosmicznego. No i dobrze. Świetna robota, Wojtku. A dlaczego musiałem kliknąć na tego, na Jora? Ach, czy nie, sorry, nie na Jora właśnie, tylko na tego drugiego. Mój czujnik fal mózgowych Krzysia wskazuje, że śni mu się teraz warmia. Nagrodę za twoją pomoc zabierzemy cię w krótką podróż dookoła Białego Stoku. O tak. Za 5 minut odstawimy cię z powrotem, nie martw się. Co ty na to? Tak. No pewnie, to będzie zajebiste. A chwila, a dlaczego nie mam komórki Kononowicza w tym, w ekwipunku? Dziwne. Świetnie. Orbi, odpalaj. No już się nie mogę doczekać, nie? Jak rozumiem, coś pewnie pójdzie nie tak. Chłopskie czy dziecięce gówno. Na rzadko rozrobione. Rozpuszczalnikiem. O nie. Boże, ta grafika. Strasznie mi się podoba to, że ona właśnie tak wygląda. Zjawiska paranormalne w Choroszczy. Czy mi się wydaje, czy ten odgłos przy ruszaniu karetek kosmicznych to był testo? Tak to brzmiało jako okrzyk testo. Koniec części pierwszej. Jak chcesz drugą... Wyślij donate'a. Tak, i na oficjalnej... Niby będzie spiaseczna. Dobra, wyłącz już to gówno. Okej, więc to był taki krótki wstępniak. I w sumie grę opublikowano w maju tego roku. Nie wiem, czy obecnie są prowadzone jakiekolwiek prace nad częścią drugą, znaczy nad kontynuacją. Byłaby to całkiem spoko inicjatywa. Oczywiście na stronie, którą też podam wam w opisie, bo w sumie czemu nie, można wpłacać tam małe donaty dla twórcy. A ja zagrałem sobie w tę grę, bo ogólnie uznałem, że jest jajcarska i w miarę dobrze zrobiona. To znaczy, wiadomo, były te bugi, które mi dwa razy wywaliły grę, ale poza tym wszystko tutaj gra, no i cóż, czekam na więcej. Grało mi się całkiem spoko. Także mam nadzieję, że jeszcze będzie pokazana walka z Choroszczą i z samym Kononem. Widziałem w sumie trailer i tam było o wiele więcej scenek. Tam była akcja, która się rozgrywała na Księżycu, czy tam w mieście, więc cóż, tylko czekać. Póki co, żegnam się z wami, no i do następnego.